Cześć, siemaneczko, witam was serdecznie, z tej strony Krzychu. A mamy dzisiaj 13 stycznia i roku już pańskiego 2022. Początek vlogu, dawno nic nie było. A w sumie się bądź mądrego do powiedzenia i do pokazania. Może do powiedzenia mądrego to coś jest, przynajmniej według mnie. Może wam później powiem, ale na początku tego vlogu chciałem wam przedstawić nowy nabytek, którym będzie klas. Ale nie ten klas, tylko zupełnie inny. Klas marka, Marek zaraz dzisiaj trochę dobrze znacie. Pomagam w opryskach. O, to właśnie nowy nabytek, słuchajcie. Taki sam jak wcześniej kiedyś kręciłem. Czyli klas Tucano 420, jeśli dobrze pamiętam. Już wcześniej o tym kombajnie mówiłem w którymś vlogu dużo, dużo więcej. Nie wiem, czy ten element tego SR-a tam już właśnie w tamtym był. Zaraz Marka zapytamy, czy on to będzie wiedział. Ale tak to widzicie, wygląda, czyli klasy w moich okolicach przybywają. Nowe kombajny, no wygląda to pięknie, tak i Patryka. Nowy kombajn, wiadomo, większy, bardziej wydajny, dla Marka ten w zupełności wystarczy, zaparowany. Tutaj nie będziecie mieli tak dobrze widać, słuchajcie, bo stoi w garażu. Header jeszcze nie dojechał, ale będzie header do niego 490, czyli niecałe 5 metrów. I tak ten kombajn, zobaczcie sobie, tutaj wygląda, czyli ta, o, tradycyjny klas, jak to nowy. Nowy nabytek, zakupiony jeszcze przed końcem roku. Mamy oczywiście przy nim gasicę pragnienia. Zobaczcie, tak wygląda gasica pragnienia, jednolitrowa. Jeszcze nie otwarta, jakby to Makłowicz powiedział. No i co, w środku kombaj znacie, u Damiana, więc tutaj już chyba nic się nie zmieniło. Ale tak to wygląda. Zastanawiałem się, słuchajcie, dlaczego w klasie protektory są kładziane w opony tutaj w tą stronę. O, tu jest też towar drogi, słuchajcie, towar drogi. Brak słów. Chyba to saletra, Jary. To takie skrajne tematy na razie, może się powiem później o nawozach. W późniejszym czasie. One tak wyglądają. Jakby ktoś zapomniał lub nie kupił, tak wygląda nawóz. Dlaczego właśnie te protokoły, wracam do tematu, słuchajcie, są kładzione w tą stronę, a na tyle w stronę przeciwną. Nie mam pojęcia. Oponki, chyba pewnie 800. Tak jest, 800. I na tyle mamy w drugą stronę, tak jak wam mówiłem. Nie otwieramy, jechał gdzieś drogą, się lekko zachlapał. Bo u Damiana było pokazane wszystko, ale... Ale było, nie było, nowy nabytek sobie jest. Sieczkarnia. O, rozrzutnik plew też sobie ma. Nie wiem, czy u Damiana jest, chyba też. Ale to pewnie jest opcja, więc nie wiem. Nie wiem. Pytamy Marka, Marek może będzie wiedział. Zajrzymy mu w dupsko. Wytrząsacze. Tradycyjnie. O, jest inwestor. I tam niesie ten muszyniankę do tej gaśnicy zapewne. Słuchajcie, aby Tomakowicz powiedział. Powiedz mi, Marek, ty u tego, u Damiana to też taka pierdoła, do tego, ten SR z tyłu też jest, czy nie ma? Która? To z tyłu. Chyba ma, tak, bo to odblut te wszystkie rzeczy. No bo nie kojarzę, że u niego to na tyłku wystawało, my wchodziliśmy, chyba nie było. Chyba jest, nie wiem. Ja bym nie widział, ale... Kurde, no mi się kojarzyło, że u niego właśnie jakoś wchodziliśmy do tego... Może zabudowane inaczej powinno być. Albo gdzieś, albo inne. Bo mu się pierdzieliło w tym roku. Tak? Tak, nie ma. O, tego. Już. Właśnie zauważyłem, że jest rozrzutnik plew. No. Właśnie, to w opcji to wziąłeś? Był, bo on taki stał. Aha. Ja nie zamawiałem, on taki stał u nich. Z rozrzutnikiem plew, czyli... Tak. I sita ma inne już te TM6, jak ma Patryk wzmacniane. A, czyli jest, miał... są różnice. No trochę tak. I kształtowo, no nie wiem, czy się różni. Chyba tutaj... Ten wlot ma tutaj, Damian, tego nie ma. Aha, czyli tak no, nowy bajer to troszeczkę. To dołożyli, nie wiem, czy on to ma, czy nie, tą nadbudowę z tyłu. Kurczę, właśnie nie wiem, bo się zaraz... u niego chyba myślę, że nie widać jest wytrząsaczy. Ja nie mam tutaj, żeby zleżały pokos. Wytrząsaczy u niego jest nie widać. Ja powiedziałem, chłopaków ostrzegałem, bo zobaczcie, tam się montuje fotowoltaika, ale nie będziemy firmy reklamować, w każdym razie Marek zainwestował. się zakłada, także kto tam się kręci, żeby ktoś nie zadawał pytań jakiś pod filmem, co tam się robi. Prawnie męczył, aż mnie na tego. A zakładasz. A zakładasz. Nie, no, no wygląda to fajnie, nie? Cena, a jak fajnie wygląda, Marek, cena, powiedz mi? Jeszcze fajnie! Siódemka z przodu już teraz jest, czy? Tak! Siódemka z przodu. I to netto.
I to netto, słuchajcie, no to tamten wtedy kupił, to była piątka z przodu jeszcze. I jeszcze tak, za sam konwój. 500 z przodu. To, a do czego są te? Olej. Do wypuszczania oleju? A, panie. I powiedz, ty będziesz umiał teraz takim pojazdem jeździć, jak bizonem tyle lat śmigałeś? Nie wiem. Kurs, byłeś na kursie, czy nie? No byłem razem z Damianem wtedy. A, faktycznie, bo ty już miałeś. Dlatego ale kupiłeś... ale teraz nowo będę. Dlatego kupiłeś tego, klasa, a nie no, a nie jeden, no to widziałeś. No tak. Nie no, bajka, sprzęt bajka, no tylko ta cena trochę tak przeraża. A no, przecież, nie wolałem, nie tu nie podejrzewam, że rozumiesz, tak na szybko tego vloga se kręcę, tu, że widzów... Nie no, bo to samo będzie co u Damiana, co będę tam, nie? No inny monitor, bo jest na... Tak, a to zaraz wejdę, poczekaj. Nie, bo ja tu bardziej byłem zainteresowany. Tu pokazałem tutaj, o właśnie, widzą, że to jest... popychasz do tej gaśnicy, aby brakła. Dobrze, przepchnąć, ale tu byłem zainteresowany tym, bo... Na początku może nie wszyscy wiedzą, co to jest, a to nawóz jest, to się nawóz nazywa. Jeszcze wiedzą? To kosztuje. A może tam, już nie wiedzą. Kosztuje. Jeszcze dobrze kosztowało. Sale... Tam wiesz, co kupić cały garaż ten. No, to saletra, to chyba to jest jarowska? Jarowska, ale to jest saleczek. Saleczka, a to ten to tańszy. Chciałem powiedzieć, to może trójkę może nie kosztuje, nie? Pewnie niżej troszeczkę. O, teraz? I zobaczcie, tu jakieś są szkopki dyżurne do tej gaśnicy. Ty, było po 1200, później się zrobił 1400, mówię, dobra, przywieź mi. I już wyszedł 1400, a mogłem parę dni wcześniej kupić 1200. Ja zamówiłem saletrę wczoraj. Mi dzisiaj przywieźli, tam byłem DSD. 300 coś. No, tutaj coś znajdziesz. Z Anvilu, nie? I jeszcze dadzą te... Wejdziesz to otworzyć, ja mam dadzą bony. 50 zł do każdego, tak? Ale to musisz zarejestrować fakturę. No ale ja właśnie chciałem tu, jeżeli jesteśmy, słuchajcie, przy nawozach... Co by ci sprzedał za 300? No, właśnie mówię. Tak sam. Wiesz co, ja Anvilo mam, nie? Ja też mam. Ale co chciałem powiedzieć? Troszeczkę chciałem powiedzieć o tym, że jak już jestem przy tych nawozach, ty z Markiem rozmawiamy, chciałem prosić o zrozumienie, bo nie wszyscy wiedzą. Wczoraj mój ojciec szedł do mnie i mówi: słuchaj, synu, trzeba nawozy kupić, bo VAT-u nie będzie 0%. No, dla Boga, przecież dla wszystkich, którzy są VAT-owcami, jaką to robi różnicę? No nie wiem, nie jeden mi to mówi. Morawiecki tutaj robi jakąś wielką panikę w kraju, paliwo VAT zerowy i tak dalej. Nie, paliwo na 8. No ale no nawet, no, to, ale my też ten VAT odzyskujemy, więc ci, co są na VAT-cie, no ja nie rozumiem, to jakieś nieporozumienie. Jest w ogóle dyskusja wyssana z palca i służy tylko propagandzie rządu, moim zdaniem, czemu więcej. No bo no ja nikomu nie chcę to ubliżyć, no bo też i pan Franek, Stasiu i Józef, którzy mają po 6 hektarów, też może kupią po 4 worki i zyskają po 2 dychy, jeżeli on nie pójdzie przy najbliższym czasie po 300 do góry, więc zakładamy. Może o nawozie później. Marek, weź otwórz, zobaczymy, jak wszystko jeszcze wygląda. Być w Rzymie i papieża, nie, widzieć, to już zajrzymy i do środka. Zapalać nie będziemy, huku nie będziemy robić, bo po co? No wszystko we folii. To tak, tak. To tak jak... No i nie podał kiedy tak upatrzył. Ty tego nie zamawiałeś, to znaczy on tak po prostu na spontanie stał i go wziąłeś takie wersje. Tak, nie był ostatni. Nie wiem, czy w Polsce, czy u nich. Bo już w ogóle przestałem robić to, Hano. Zostanie tylko 320. No bo on teraz... 420 zeszli na... Lekcjona i tego wprowadzi tego nowego. Triona. No ty się wahałem, czy nie kupić Triona, wiedząc, że w tym roku wychodzi, tak? No bo już nie wyjazd. No ale już cena, podejrzewam, by była już sześciocyfrowa, jedynka pewno. Milion pewnie było, cena ponad. To na pewno. Bo tam się ale już jest niedostępny, Triom na też. Kierownica eksportowa w maluchu prawie. A, czyli monitor masz taki, o nie pamiętam u Damiana, jaki, może inny jest. Znaczy, ja już mam tak jakby wypadł. Dotykowe wszystko i no co to. Tak. I teraz, kurczę, taki vlog, a ludzie powiedzą na wsi im źle, jak kombajny z tyle pieniędzy kupują. Może ja go nie będę wypuszczał, nie będę wypuszczał wcale. Bo był ja z Ameryki. Tak jest, nie będziemy. Joystick jest taki, joystick jest taki sam jak Damian jeszcze, a Patryk ma wieszą kulkę taką. No tu będzie ciemniej, bo to nie będzie widać w kamerze dobrze, no ale bynajmniej... Nie, już nie włączy. O, widnie, wystarczy. Pewno mnie to będzie też to włączy. Nie, no a już, to nie oświetli, to tam ci nic nie oświetli. Nie, dajmy spokój. Czyli zobaczy, no tak wygląda klasidło, tu sobie możemy łapkę włożyć i wziąć sobie zboża. Na ten. Ale na o i tu jest schowek na zimny napój. Tą wodę z gaśnicy. Żeby dobrze schłodzić. Bo schłodzenie zimą latem jest najważniejsze, a powiedz mi, też będziesz myślał o chodzie do kukurydzy coś sobie? Tak. Nawet nie chcę patrzeć. A proszę. Czyli na bogato. Tu mamy migatełko. Dobra, słuchajcie, schodzimy z tego kombajnu. Lub spadamy, zobaczymy jak to wyjdzie, bo dzisiaj 13. Ale nie piątek. No nie piątek. Co myślałem o tej polskiej przystawce? Co Mariusz robi? A nie wiem, nie widziałem. Nie wiem, a cenowo to pewnie duża różnica, nie Marek? Na
Pewnie dużo. Chyba lepiej odżałować, a kupić porządniejszą. Powyłączałeś wszystko? 200 tysięcy, a ta... Krasowska, czy tam Gierhotus w ogóle... Krasowskiej nie kupuj, bo tutaj... 90, zacytuję ci Słomka, z którym rozmawiałem. Kapelle. U niego usługę robił Gier Lewandowscy, takie duże gospodarstwo jest. No jeżdżą to... A nie, Lewandowscy, a tu jeżdżą Kozosy. Lewandowscy i mówi, że kombaj duży na gąsienicach, Lexion, a przystawka Krasowska i nie mógł szybciej pojechać, bo nie potrafił zdebrać. A mówi, jak Patryk jeździł, jego zbierała ładnie, nie? A, no nie. No, także tutaj tak, taka sytuacja tego rodzaju. Ja pomyślę o tym, duża różnica tam 120 tysięcy, a 200. No trzeba by to obejrzeć. No tutaj tak, okazał, do Rybina mam najbliżej, albo Mariusza Żakwieckiego. Trzeba to zobaczyć, nie? No Mariusz jeździł już 5 czy 6 lat. No i co, no tak to wygląda, już nie u Damiana byłem na wierzchu, także nie będę się skrabał tu przy 13, żeby nie spać i sobie dupy nie zgrzechotać, żeby mógł spróbować tam tej gaśnicy troszeczkę, słuchajcie. I widzimy się za chwilę, ja wam powiem a propos reszty o tych nawozach i o tym, co dalej o tym wszystkim myślę. Także chyba musicie życzyć nam smacznego. Cześć, witajcie w dalszej części vloga. Może nieprzypadkowo stoimy sobie akurat przy pryzmie obornika, ponieważ jak wspomniałem na umarka, chociaż w sumie jestem apolityczny i żadną partią się nie utożsamiam, chciałem się odnieść do tego, co się dzieje teraz, słuchajcie, na rynku nawozów, a mianowicie zerowa stawka obiecywana przez pana premiera Morawieckiego na nawóz. I teraz, no sorry, ale no nie bardzo rozumiem, znaczy rozumiem po części postępowanie rządu. Moim zdaniem wygląda, słuchajcie, ono w ten sposób, że zerowy VAT na nawozy, co to oznacza dla różnych, słuchajcie, rolników? Dla mnie, a dla innych, powiedzmy, czyli dla grupy płacącej podatek VAT i dla grupy ryczałtowej. Odnoszę się do tego do tej sytuacji, ponieważ wiele osób na wsi nie rozumie, na czym polega ta różnica i słyszę hasła, słuchaj, tak, trzeba kupować nawozy, bo będzie VAT zerowy, 0%. I ja się pytam, co to mi daje? Co to mi daje? Wygląda sytuacja następująco, słuchajcie. Ja jako płatnik podatku VAT logicznym jest, że robię sobie zakupy, tak? Czyli kupuję środki do produkcji, kupuję rolne, kupuję paliwo, środki trwałe w postaci maszyn, różnych rzeczy potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa i VAT, który tam jest zawarty w tychże rzeczach, odliczam sobie od podatku, który muszę zapłacić, sprzedając swoje produkty, czyli na przykład mleko, zboża, inne tego typu rzeczy. I ta różnica, jeżeli, słuchajcie, kupię więcej lub na przykład stawka VAT-u jest większa, bo na przykład na paliwo, załóżmy, jest 23%, nie wiem, na jakieś inne produkty jest ileś tam procent, a na przykład na mleko sprzedając mam 5%, tak, bo rolnik ryczałtowy ma 8 bodajże, a ja mam na przykład 5, czyli ja dostaję te 5% tego podatku, jakby doliczam go do faktury, ale ja ten podatek muszę oddać skarbowi państwa, czego nie musi zrobić rolnik ryczałtowy, znaczy i tak łot dos, bo wszystko łot dos, no ale on nie musi, więc ta różnica, która powstaje z tego, co ja kupuję, a sprzedaję, jest rozliczana w takiej postaci, na przykład, że uzyskuję zwrot podatku, bo więcej tego podatku mi się należy zwrotu, niż ja go muszę zapłacić, tak? To jest ta różnica. Więc automatycznie można sobie zrozumieć łatwo, że podatek z nawozów, czy podatek z paliwa, bo jeszcze o paliwie teraz nie wspomniałem, ale jeśli chodzi o nawozy, ja sobie odliczam od podatku i go jakby zostaje mi zwrócony. Więc jeżeli, panie Morawiecki, robisz pan 0% po to tylko, żeby nagrać publikę i poróżnić ze sobą ludzi, bo wydaje mi się, że jest to właśnie w ten sposób, słuchajcie, robione, żeby poróżnić rolników ze sobą. Wtedy nie ma tak strajków, ludzie się razem nie jednoczą i no skoro ja mam lepiej, bo ja dostanę jakby ten zwrot, ale może inaczej. Ja będę uzyskam na tym, a ktoś nie uzyska coś. Chyba jest to dlatego zrobione. O, gdzie Marek już nadjeżdża, musimy obornik załadować.
więc dokończymy go sobie za chwilę, ale chodzi głównie o to, o różnicę w tym wacie, więc ja nie zyskuję nic i każdy z rolników watowych zyskuje nic przez tą ustawę, która zostaje przegłosowana na VAT 0%. Słuchajcie, reasumując, dalej na tym, na czym skończyłem, my jako watowcy nie zyskujemy nic, rolniczy ryczałtowi coś tam zyskają, chociaż też wątpię, że zyskają, gdyż uważam, zanim przyjdzie do lutego, to ten azot jeszcze 200 zł pójdzie do góry, czy 150, bo z dostępnością też jest różnie, napiszcie w komentarzach, jak u was jest, bo wiem, że po prostu też jest ten azot niedostępny, idzie do Chin, gdzieś tam pewnie po 1000 zł, a u nas za 340 tej saletry, załóżmy, kupić nie można. Więc zyska tylko ten ryczałtowy rolnik, jeżeli nie pójdzie nawóz w górę i ten VAT będzie 0%, no ale to będzie Stasiek, Wiesiek, czy tam ktoś inny, kto kupuje, nie kupuje dużych ilości tych nawozów, więc rząd tych pieniędzy, słuchajcie, nam moim zdaniem dużo nie straci, bądź nie dołoży. Ta sama sytuacja dotyczy się paliwa, czyli obniżony VAT na 8%, rolnicy VAT-owi są na tej samej pozycji, czy on będzie 2%, czy będzie 50%, czy będzie 60%, ja ten VAT sobie odliczam po prostu z różnicy, więc też jesteśmy w tej samej sytuacji, nic nie zyskujemy. Rolnicy ryczałtowi, owszem, to ileś procent, no powiedzmy 23 minus 8 zostaje, no to mamy 15%, czy ileś różnicy, telefonik mam. Fama idzie w Polskę, ludzie mieszkający w mieście, nie wiem, czy już się powtarzam, czy nie, bo zgubiłem wątek, myślą, bo nawet z mojej rodziny dzwonią, słuchaj, o co ci chodzi, przecież jest dobrze, VAT ci robią na nawóz 0%, na paliwo ci obniżają do 8%, tylko trzeba to rozumieć, co się mówi, właśnie, to jest ta różnica. Może ktoś obejrzy, to w końcu zrozumie, na czym to wszystko polega. Ale do chuja karmazyna udaje się, że ludziom coś się daje, że cokolwiek mogą zyskać tylko po to, żeby skłócić rolników ze sobą społeczeństwo, a prowadzenie kancelarii premiera dziennie kosztuje 2 300 000 zł. Tak, kurwa, dobrze usłyszałeś. 2 300 000 dziennie na utrzymanie kancelarii premiera. Więc no gdzieś tutaj jest chyba coś nie tak, co się będzie dalej działo, ciężko mi jest powiedzieć, natomiast uważam, że zawsze każdy krach, każda jakieś załamanie rynku, każde, że tak powiem, wibracje na rynku, czy robienie sztucznego, że tak powiem, sztucznej inflacji jest spowodowane przez jakąś grupę ludzi, małą zapewne grupę ludzi, bardzo bogatych, którym zależy, żeby namieszać w gospodarce i coś sobie na tym zyskać i trochę niektórych ludzi przytemperować, nie wiem, karmiąc jakimiś głodnymi kawałkami, ludzie zajmują się na przykład, jest to potrzebne, oczywiście, że jest, Lex TVN na przykład i każdy zwraca uwagę, o, wolne media, tu i tak dalej, ale nikt nie patrzy, że z tyłu jest w dupę ruchany, a tutaj za chwilę się to zawetuje, czyli ten TVN i tak ta ustawa nie przeszła. Wszyscy na tym się skupili, a z boku kręcą się całkowicie inne, słuchajcie, lody. Także życzę każdemu, żeby udało wam się kupić ten nawóz jak najtaniej i żeby się udało go przede wszystkim kupić i było za co. Co przyniesie dalsza część roku, wszystko się wkrótce okaże. Sytuacja zmienia się w kalejdoskopie, więc ciężko to nawet mi jest ocenić. No ale życzę wszystkiego dobrego. Myślę, że znowu wkrótce coś uda się nagrać. Przerwa była dość długa. Może jakiś wyjazd, może przejedziemy się do przyjaciół youtuberów z wizytą, może coś innego nagramy. A wy tymczasem trzymajcie się. Życzę wam dużo zdrowia i jak najwięcej pieniążków. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!